To był dobry mecz, naprawdę. Pierwszy faktycznie domowy, który zagraliśmy przekonująco. Cała nasza praca, którą do tej pory wykonujemy, przynosi efekt powoli i zaczynamy czuć pewność siebie i oddają to zdecydowanie wyniki meczu. Będzin postarał nam się narzucić od początku spotkania swój styl gry. My, o ile dobrze, potrafiliśmy w pewnych momentach zatrzymywać ich akcje, one się przedłużały, gdzieś tam graliśmy blokiem. Tak, mieliśmy problem z naszą pierwszą akcją i z wykończeniem jakby już finałowym w ataku i to się przekładało niestety na wynik. Nie wykorzystywaliśmy wiedzy z sparingów, już się skoncentrowaliśmy tylko i wyłącznie na meczach ligowych. Na sparingach wiadomo, gdzieś tam się sprawdza różne ustawienia różnych zawodników, różne warianty gry, a tak naprawdę liga i warunki jakieś meczowe pod presją, pod presją wyniku mimo wszystko obnażają słabsze, bądź też pokazują lepsze strony zespołu. Skupiliśmy się tylko na ostatnich meczach ligowych przeciwnika. Wiadomo, te sparingi to był jeszcze moment, gdzieś tam pierwsze granie, gdzie każdy szukał gdzieś swojego stylu i to jeszcze docieranie się, to myślę, że to nadal trwa, bo gdzie są nowe zespoły, to potrafi jeszcze trwać pewnie i z pierwszą rundę całą, ale skupiliśmy się na pojedynkach ligowych.